Na budynku poczty nad wejściem jest taka półokrągła nisza. Są dwie daty, daty zaprojektowania i wybudowania tego budynku. No a wewnątrz jest pustka. Tam kiedyś był orzeł. A historię tego orła można poznać podczas spacerownika po mieście dotyczącego architektury, który prowadzi Wojtek Mazan. Spacer rozpoczyna się w rynku Ostrowca. Tu narodziło się nasze miasto na tak zwanym surowym pniu. W 1597 roku została wykarczowana puszcza i wyznaczony ten rynek. I w zasadzie po tym wydarzeniu ten układ urbanistyczny jest świadkiem właśnie tego. To jest ten zabytek. Nie mamy tak starych budynków w naszym mieście, jak nasze miasto, ale mamy układ urbanistyczny, czyli ten rynek, który widzimy, to właśnie założony na prawie magdeburskim, jest tego świadkiem, tego powstania w końcówce XVI wieku. Spacer jest swoistą podróżą do przeszłości. Odbywa się głównie aleją 3 maja. Tam przy alei jest zlokalizowanych najwięcej ciekawych budynków, tak w takim właśnie zasięgu nogi spaceru. I na poszczególnych obiektach będę właśnie opowiadał i historię tych miejsc, ale też i pod kątem właśnie architektonicznym, artystycznym będę je opisywał i tłumaczył. Ideą spacerownika po mieście jest odkrycie miasta na nowo, ukazanie jego wartościowych, a często niezauważanych elementów, uwrażliwienie na otaczającą nas przestrzeń i poznanie jej historii. Też ciekawe są obiekty modernistyczne na samym alei, czyli dawna kryształowa. Wiem, że to teraz nie wygląda za specjalnie, ale mam zdjęcia, mam też opis, dobrze ją można opisać. No i świetny, rewelacyjny dom, sklep pod filarami, który nasz nawet historyk Waldemar Brociek szacował, że to są lata 70., a to są lata 40., czyli kilkadziesiąt lat wcześniej. Teraźniejszość z przeszłością można porównać dzięki fotografiom, które prezentowane są podczas wędrówki. Uwielbiam oczywiście sam zdjęcia stare, ale też lubię je pokazywać, no bo to uświadamia pewne rzeczy. Zdjęcia z rynku, właśnie tych niektórych obiektów takich architektonicznych, żeby na przykład, jeżeli będę mówił o kinie Etiuda, obecnie kinie Etiuda, kiedyś Zakładowy Dom Kultury, a jeszcze wcześniej Dom Robotniczy, no to pokazuje na przykład Pałac Kultury jako przykład tego socrealizmu w tym stylu, którym został on ukończony. Spacer kierowany jest do uczestników w każdym wieku. Z tego o architekturze i urbanistyce skorzystali uczniowie Ostrowieckiej Piątki. Dzieci najszybciej uczą się przez ruch, przez poznawanie, doświadczenie bezpośrednie. Stąd też to jest fajna alternatywa na wyjście z murów szkoły, gdzie niełatwo im jest, wiadomo, wysiedzieć, zwłaszcza przy takiej pogodzie i przy tak długim okresie zamknięcia. Staramy się dzieci uaktywnić, wychodzić z nimi na zewnątrz, a przy okazji jak osoby profesjonalne, tak jak Wojtek tutaj, przekazują swoją wiedzę, swoją pasję, zarażają dzieci też tym. Oprócz spacerownika o architekturze Ostrowca w swojej ofercie BWA proponuje 3 tematy: żydowski Ostrowiec z hutą w tle i kolegiata Świętego Michała.